dotacjach jest to naniesione. Tak, a tymczasem Michel Hajbek. No i ciekawe, jakiego Michela Hajbeka zobaczymy w kwalifikacjach. 234, 241 dzisiaj podczas drugiego skoku treningowego, a to oznacza, że on tutaj ma ogromny apetyt na daleki lot. Ależ kapitalny skok Michela Hajbeka. Przeskoczył skocznia, więc ponad 240-metrowa odległość uzyskana przez reprezentanta Austrii. No, w fenomenalnej formie 242,5 metra Michela Hajbeka. No, myślę, że Andreas Witthold patrzy teraz. Patrzymy na warunki, w jakich skakał Hajbek. Odjęte 4,5 punktu, 0,3 metra na sekundę wiatru pod narty. Noty po 16, 16,5. No, ale ja myślę, że sam Hajbek machnie ręką na te noty. Najważniejsza jest przecież ta znakomita odległość. Wysokość nad zeskokiem Michela Hajbeka. Imponująca. No i nowy rekord życiowy, poprawiony o metr. Który lądował bez telemarku. Tak, Vikersund 2017 rok, wtedy było 241,5, teraz 242 metry. Andreas Witthold szczęśliwy, nie mniej chyba niż dokładnie.